Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Krika, to jest Medieval 2 Total War z modyfikacją Fair Age, gramy Mordorem. Oblegamy Edoras, cel naszej krucjady, tylko się zastanawiam, czy może nie lepiej porzucić tego oblężenia, bo tu gdzieś powinna zaraz się kręcić jedna armia Rohanu. I może być problem z zdobyciem tego miasta, a po drugie, jeżeli zdobędziemy to miasto, to zakończymy krucjatę i zakończy się darmowe utrzymanie jednostek, więc myślę, że nawet sobie możemy zrezygnować chyba z tego oblężenia. Bo co, bo jeżeli by nawet jeszcze oni wyszli z tego miasta, to jest naprawdę dobra armia, to jest dobra armia na Rohan. Może mają troszeczkę za mało jazdy jak na Rohan, ale dużo lepsza od mojej armii i nie wiem, czy dałbym radę, gdyby nawet ta sama armia mnie zaatakowała, bo oni mogą wyjść z miasta. Bo my ich oblegamy, to potrwa 9 tur, jeżeli mielibyśmy ich głodem wziąć, ale oni mogą wyjść z tego miasta i mogą na wpierdzielać tak, że się nie pozbierają, więc myślę, że zrezygnuję z tego miasta. Jeszcze oczywiście, dobra, zakończymy turę. Oczywiście w następnej turze pójdziemy sobie na Dunharrow, to jest łatwiejszy cel, to jest ta osada. O, chyba coś do mnie idzie. A nie, to nie wysłałem dyplomaty, okej. Okay. Spoko. Dobra, oni sobie wychodzą. O, i mówiłem, że powinna przyjść ta duża armia i dlatego chciałem się stąd wycofać, żeby nie tracić głupio żołnierzy, zwłaszcza, że tam jest przywódca mojej frakcji, Czarnoksiężyc Ingmaru, więc trzeba uważać na takie rzeczy. Pójdziemy sobie do Dunharrow, zdobędziemy, to jest jakaś tam mieścina, tam nic nie ma praktycznie, to jest tylko ta osada z filmu oczywiście, gdzie Aragorn, Legolas i Gimli przychodzili przez te góry, ale zdobędziemy to i pójdziemy sobie dalej. Zniszczymy co tam jest, chociaż nie, tam nie powinno być żadnych budynków, bo tu niektóre osady są po prostu jako takie nie eventowe, tylko po prostu jako takie historyczne, flavorowo, żeby były i są. O. Tak samo jak w lesie Fangornu, są osady dla entów zrobione, tam jakieś wzgórze drzewca, coś takiego, a tak naprawdę tam nic nie można budować. Teoretycznie można tam budować, rekrutować enty, ale osada przykupiona? What? A, no dobra, wy możecie w sumie, moglibyście coś takiego zrobić, bo to twoja osada. Spoko. Nie chcę generała, raport z końca tury. Znowu coś mi się dezerteruje. Co, naprawdę? Zdezerterowaliście wszyscy? Przecież wy idziecie mniej więcej w tym samym kierunku. O co wam chodzi? Dlaczego zdezerterowaliście? Nie. Dobra, ale myślę, że to i tak powinno starczyć, żeby odbić tą osadę. A, szkoda. No ale no, przecież... No idziemy po drodze, a po drodze sobie coś tutaj zahaczymy, nie? No wiecie co, tak żeby na łeb, na szyję pędzić od razu tego Edoras, no panowie, bądźmy uważni. Dobra, zdobądźmy to Edoras. Tu coś jest, tu jest jakiś Eomund, spoko. Żeby nawet na nosą zaatakować, żeby było bardziej klimatycznie, ale na automacie, bo ja nie lubię rozgrywać bitew po osady. Możemy splądrować, niech będzie. No i patrzcie, w tej osadzie nic nie ma, bo możemy to zburzyć. No i generalnie to tyle. Ja bym tu zostawił jakiś jeden oddział. Ej, a ja nie mogę teraz stąd wyjść. Fuck. Bo Edoras mnie blokuje i ta armia. Fuck, dobra, trzeba się gdzieś skitrasić. Czy my tu możemy zrobić zasadkę w tym lesie? Dopóki nie kucnie, nie będzie zasadzki. Nie będzie zasadzki. Fuck, to jest tylko... A, fuck, są tylko dwa przejścia. Cholera, nie przemyślałem tego. No dobra, liczmy, że run nas uratuje. Zbudowaliśmy parę rzeczy. Super, tu już możemy... czekajcie, czy my nie zbudowaliśmy... Aha, to jest ten podstawowy garnizon, okej, okay, łuczarz, rzuć mi pracownię grabarską. Co my tu jeszcze mamy? Moran. Moran, czyli czarnej bramie po prostu. Możemy zbudować koszary czarnych numerojczyków. To jest dobra jednostka, to jest bardzo dobra jednostka. I myślę, że jeden oddział możemy sobie... znaczy jeden budynek możemy sobie zarzucić. Klatki troli się zrobiły, ale bym chciał zrobić od razu hodowcę troli. Możemy sobie zrekrutować i rzucamy kolejny budyneczek. Oczywiście mamy dużo pieniążku. Coś tam się zbudowało. Zrzuć mi kolejną myśliwską chatę dla pieniążków. Najbogatsza frakcja. No kto by pomyślał? Nie wiem, czemu cały czas jest Pelargi podświetlony. I czemu Harad nie atakuje? Halo, panie Harad, potrzebujecie tutaj. Tu są cztery armie Gondoru. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły. Okej, ale to jeszcze cztery tury możemy to oblegać. To jeszcze 8 tur na spokojnie, jak na wojnie. Dobra, teraz trzeba nasze wojska poprzesuwać, żeby tu ładnie trzymały oblężenie. Ty chodź tutaj, tak, rzucamy ciebie dalej. Tu coś jest, tu możemy coś zrekrutować, tu nic. Tu możemy dwa oddziały zrekrutować, jak najbardziej zrekrutujemy. Tu nic się nie da, tu kolejny oddział może podejść. Nie da się. Dobra, tu coś się pewnie zrekrutowało, super. Dobra, ciebie wyślemy na północ, bo tam armia się przerzedziła, bo mi zdezerterowali, cholera jasna.
Znaczy te krucjaty są fajne, można je wykorzystywać do tego, żeby nie płacić za wojsko, ale no, że oni zżerterują cały czas, to jest troszeczkę przykre. Okej, bo ta osada chce mi się zbuntować. Mogę szpiega, super, to zrób mi szpiega i wrzuć mi w sumie tą kapliczkę. Tutaj jest kapliczka zbudowana. Tak, pompuje się nasza religia, już jest 15% wyznawców obroną. Ujo! Dobra. Tutaj możemy jeden oddział sobie zarzucić, tu możemy sobie jeden oddział zarzucić. Coś lepszego możemy jeszcze zrekrutować. No nie widzę, no, tak średnio, tak, ale tu możemy. Tu się nowe jednostki zrekrutowały, super. Więc to wykorzystamy. Góra, tam są cztery armie Gondoru, więc te nasze jednostki mogą się do czegoś przydać, więc trzeba robić masową rekrutację. Teraz będziemy, no właśnie, na lekkim minusie, ale dam radę. Ty tam oblegasz na spokojnie, ty zacząłeś oblegać, zrobiłeś tak. Ile to się będzie bronić? To się będzie bronić 3 tury. Tu są, nie no, jednostki jazdy. Miłe, panie, tu nie ma żadnych jednostek. Tak się zastanawiam. Bo moglibyśmy... Nie, dobra, pójdziemy na Rohan, odbijemy sobie tą osadę. Ty natomiast, mój panie, koleżko kochany, przejdź tędy. To jest puste. To jest naprawdę puste. Splądrujmy jeszcze raz, okej, przekupiłeś osadę, spoko, twoje pieniądze. Postaw mi ten budynek. Poczekamy tu jedną turę. Zobaczymy. Szkoda, że nie udało nam się zająć Aldorfu, tak? To jest Aldor? Nie, Aldburg. Aldorf był w Warhammerze. Dobra, nieważne. Już mi się uniwersa mylą. Aldburgu to była ważna forteca, no ale dostali taki garnizon, że nie można było się pozbierać. Isengard nic nie robi, to mnie martwi. Dobra, jeszcze mieliśmy iść do Runu. Czekajcie, czy my mamy prawa handlowe z Runem, bo mnie to zastanawia. Mamy prawa handlowe, to po co ja tam lezę? Bym wolał iść tym dyplomatom do Isengardu i zawiązać z nim przymierze, bo widzę, że nie mamy z nim przymierza, a powinniśmy. Aha, o moim szpiegu zapomniałem. No dobra, to jest jeszcze jedna osada. O, panie, będą nas atakować? O cholera, będą nas atakować. No dobra, będzie przypał. Jakby co, to się wycofujemy, ale raczej nas dogonią, bo nie mamy zbytnio gdzie się wycofać. Chociaż widzę, że te takie siły nie są duże. Ej, wy nie atakujecie mnie tą główną armią. Nie atakujecie, 2000. O cholera. No to poruchane. Wycofaj się gdzieś. Ej, dobrze, on ich ominął. Ej, myślałem, że się wycofamy do Dunharrow, a tak się to się wycofaliśmy. No pięknie, oto. Ej, możemy teraz iść na Helmowy Jar, bo Helmowy Jar jest chyba tutaj na tym zboczu z góry, więc możemy się tam udać. Możemy się tam udać. Dobra, ale mam nadzieję, że armia Runu zacznie coś tutaj gmerać, ten Rohan. Bo tak przyszła, stoi, podziwia, no spoko. No, ale wypadałoby coś podbijać, splądrować, wyrżnąć jakąś ludność, takie tam śmieszne rzeczy, haha. Okej. Ale gdyby nie ta krucjata, to naprawdę, nie mielibyśmy takiego boosta, jeżeli chodzi o gotówkę i nie moglibyśmy tyle rzeczy pobudować. Bo teraz naprawdę dało nam to niezłego kopa, jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę, zwłaszcza wojskową, bo teraz skupiliśmy się głównie na wojskowej. No i możemy trolle, jej, te trolle nam tak zrobią tą grę, zobaczycie, jak będziemy mieć trolle, przynajmniej dwie jednostki troli w każdej armii, to będzie zajebiście. Będzie to coś pięknego. No nie będziemy się opierać głównie na tej śmieciowej jednostce. Jednostkach, czyli naszych włócznikach i tych sierpownikach, czy jak oni nam się zwali. Upierzcach. No. Okej, krucjata dzikich lądów z Gdanlandu widać, że jest dość duża. Bo nie została wpierdziel. Dobra, Run się przemieszcza jedno pole obok. Tak też można, kto zabroni. Tylko żeby mi już nie dezerterowali, no już jesteśmy w Rohanie praktycznie, to wszystko jest Rohan. Okej, kandydat, no wiem, że jesteś słodki, ale nie mogę ciebie zrekrutować. Znowu bla. Dezercja. Nie mogę pożyczyć krucjaty. Mogę tylko przywódcom. A, nie mogę dołączyć. No super, zapomniałem, że już nie można dołączyć. Raport z rekrutacji. Chyba, że można jednostkami jakoś. Nie, można je rozwiązać. Nie dało się nigdy. I ci pewnie tutaj... A, tutaj mi zdezerterują. Dobra, panowie, atakujemy, zanim całkowicie stracicie stan osobowy. O Boże! Czy ty to widzisz? Więźniowie uwielbieni. No zajebiście. Naprawdę nie daliście rady dwóm jednostkom... O Boże, dobra, nie chcę tego widzieć. Wrzuć mi... Łuczarza nie potrzebuję kompletnie. Wschodnio z Gilead zrobiły się... Domek myśliwski, dobra, zrób mi kolejny domek myśliwski. Czy to były kopalnie? Nie, rzeźnia. Okej, już myślałem, że kopalnie. Tu gdzieś na Zadupiu zrobiliśmy cokolwiek, więc zróbmy może sieć kopalń. To jest 5400 czy hodowla trzody? Zrób mi na razie hodowlę trzody. Te kopalnie tak mało dają, że to tak średnio się opłaca. Dobra, domek myśliwski...
Osthill, pracownia grabarska, kolejne jednostki poproszę. Tutaj naprawiliśmy jakieś miasteczko, spoko. Najbogatsza frakcja Gondor. O, widzę, że rozdzielili swoje siły. Teraz dwie armie pójmują Endrosa, dwie zachodniego z Gliatu. Wow, wow. Okej, okay, dobra. Ile to jest wolnych slotów? To akurat dwa, więc dwie jednostki można wrzucić. Tu coś się zrekrutowało, więc podrzućmy. Tu się trolle rekrutują. Zrobimy szybki przegląd, gdzie możemy co rekrutować. No, ale tak średnio. Tego mi już nie rekrutuję, to jest jakiś śmieć. Okej, ciebie zapraszam tutaj, dalej się przemieszczamy. No, dobra, dobra jednostka wchodzi do akcji. I kiedy te trolle się zrekrutują? Jeszcze dwie tury, czyli oni się trzy tury rekrutują, troszeczkę długo. No, nie powiem, że głupia sytuacja, że przegraliśmy tą bitwę. O, tu coś lazło. Fuck, tu coś lazło, ja akurat wyszedłem jednostką. Weź mi zobacz. No naprawdę, te przeklęte elfy. Przebrzydłe elfy. Dobra. Trzeba więcej jednostek na północy. Zdecydowanie więcej jednostek na północy, bo elfy mi przychodzą cały czas, mnie męczą. Ta armia została rozbita. Czy ona się może ruszać? Nie, ona musi jedną turę sobie odpocząć. Tu jednego szpiega wrzuciliśmy. Daj mi tego szpiega, wrzuć mi go tutaj. Czy mi elfy z Lorien przypadkiem nie chcą pomęczyć? Dobra, to jest to tak, tak. Moglibyśmy. Ej, oni w ogóle nic nie ogarniają. Można by tam było coś ich podmerać. Daj mi tego pana. Pokaż mi. Jest rogaty gród, tylko to pytanie. Jeżeli on dostanie garnizon, to go nie zdobędziemy. Jeżeli nawet. Spróbujmy. Spróbujmy, może siądzie. Nie miałeś w domu. No dobra, tu już trzymaj blężenie. Odkryto Helmowy Jar. Tak, tak, wiem, że Helmowy Jar, ale niestety filmiki trzeba pominąć. Idzie Grima. Grima, ej, Grima, zaś tu zawiążemy sojusz, co? No, mój dyplomata jest dopiero tutaj. Army Daily. Nie chcecie zawieszenia broni? Bardzo wymagająca. Ej, idź pan w pizdu. Jak nie chcesz zawieszenia, to nie, przyjdziemy i wam wklepiemy. Jeszcze nie wiem jaki, nie wiem za czyj hajs, ale wam przyjdziemy, wklepiemy. Na pewno. Dobra, te trzy jednostki również można dołączyć. No, no i tu się powoli zbiera jakaś sensowna armia. Tego pana trzeba wypadałoby ruszyć, bo on tak siedzi i trasi się. Jakiś jeden oddział. Uch, tu już właściwie nie ma co zostawiać. Dobra, tak średnio jesteście zadowoleni. No, wrzuć mi szpiega, będziemy mieć podgląd przynajmniej całe terytorium Rohanu. Jakbyś stanął sobie tutaj. A, nie do. O, kolejna armia Rohanu, no super. Okej, okay, dobra, skończmy turę. Tu jeszcze jakieś posiłki idą, o których zapomniałem. No trochę przepałowo. Walczy na wielu frontach. Łoż, Ashashino sobie, mamma mia, Ashashino. Ezio Auditore zrekrutowany, będzie nam generałów ubijał. Okej, okay, dostali garnizon. Dobra, trzeba się ewakuować. Mogłem nie odpalać tego skryptu garnizonowego na początku. Tyle teraz problemów z twarzy, że... No. Ej, wy mnie atakujecie. Wy mnie zaatakowaliście, tylko że... Tylko że nie mam czym się bronić. Jakbyśmy ich pojedynczo wybijali, czekajcie, atakuje nas ta armia, więc będziemy mieli przeciwnika od przodu. Za plecami będziemy mieć gigantyczną armię z Helmowego Jaru i troszeczkę z lewej będziemy mieć drugą armię. Jakbyśmy te dwie armie małe szybko rozbili, to jest szansa. Ja widzę szansę, ja bym chciał tym generałom oczywiście dowodzić. Stoczymy tą bitwę, czemu by nie? Stoczymy, spróbujmy. Bo jeżeli się nie uda, to i tak już nie mam co tutaj robić. Zdobyłem to, co mogłem, czyli tam na północy Rohanu, te bezbronne osady, a dalej to bym musiał po prostu większe siły zgromadzić, żeby móc oblegać i ewentualnie kontrolować ataki. Bo z tymi jednostkami, które mi zostały, a nie zdezerterowały, no to już ciężko będzie. Dobra. Jeszcze, o Boże, naprawdę... No nie, jeżeli ty staniesz tam, gdzie ja myślę, czyli tutaj... Ej, swoją drogą, czekajcie, czy to nie wygląda jak... Bo to jest odciecz Helmowego Jaru, oni stąd będą zlatywać, a my powinniśmy wbijać się do miasta. Ej, jak w filmie, zajebiście, tylko że no raczej zostaniemy w pierdzie, jak w filmie, dobra, ale... Pauza. Ej, oni stają tutaj, czyli nie jest tak źle. I przeciwnik będzie przychodził stamtąd, czyli z góry, i będzie wychodziła armia z Helmowego Jaru, chyba... Ej, czemu? A.
Nie widzę tego. To jest wszystko normalnie. Dobra. Dajmy swoją armię i generalnie zrobimy coś takiego, że wszyscy cała naprzód. Ciebie poproszę tutaj. Dobra, otrzymajmy grę. Jeden przycisk będzie stąd przychodził. Pytanie, czy to jest ta. O Boże, to jest ta duża armia? Gdzie wy jesteście? Halo? A tam jesteście. To jest chyba ta mała armia, a tam jest ta duża? Dobra, mniejsza, większa. Na razie się pozbędziemy tego. To są trzy jednostki, dwie jednostki. Dwie jednostki to są zbrojnie piechurzy i topornicy, czyli generalnie jakieś śmieci. Ciebie poproszę tutaj, wy sobie jedziecie tędy, spoko, tylko żebyście mnie nie złapali te jednostki. Dobra, wy się możecie w nich wbijać, wy się możecie w nich wbijać, wy się możecie w nich wbijać. Wy możecie przebiec tędy, wy możecie przebiec tędy tutaj wszyscy. Halo, 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 biegniemy. Okej, ty biegniesz, nasza jazda tamta jest troszeczkę. Ej, panie, ty miałeś jechać na plecy im. Wbijajcie się. Ten oddział również tutaj. Oni mnie teraz tutaj gonią, więc nie mogę się wbić tamtym na plecy. Weź ich tu złap. Dobra, bo chciałem jednostkom po prostu jazdy na plecy wjechać, jak oni będą walczyć z naszą piechotą. Dobra, ty się ustaw ładnie i będziemy szarżować. Sprawdzę, są tylko dwie jednostki. O, panie, ej, czy oni już uciekają? Nie. Halo, poproszę tutaj. Ej! Wygraliśmy, zanim tamte jednostki weszły na pole bitwy. My to wygraliśmy. Czy będziemy chamscy i spierdzielamy stąd? Halo, panowie, spierdzielamy stąd. Nie, bo to samą armią byłby problem, żeby to wygrać. I jeszcze chodzi mi o to, że po prostu oni by byli na tych cholernych wzgórzach i trzeba było się do nich wdrapywać. Jak ja nie lubię, jak to, ten medieval trzeba walczyć na tych górach, na tych stokach górskich. Okej, dobra, spierdzielamy stąd. Dobra, łączymy te dwie armie, które nam zostały i nie wiem. Idziemy oblegać się doraz, może coś z tego wyjdzie, bo nam zdezerterują już kompletnie. Złapani więźniowie strasznie, bawimy się. Ej, czy on jest pusty ten. Czy my właśnie. Ej, stało się coś, czego nie rozumiem, ale chyba zaraz się dowiem, bo. Czy my ich wszystkich pokonaliśmy? Dobra, nie wiem, co się stało. No, jeżeli tak stawiacie sprawę, no to. No to tak, no. Ja się zgadzam. Nawet nie wiedziałem, że to tak działa. Jeżeli oblegamy miasto i ktoś nas zaatakuje, i my zniszczymy tą armię, która nas atakuje, a tamta armia z miasta nawet jeszcze nie wejdzie na pole bitwy, i my wyjdziemy z tej bitwy. Tamta armia z miasta znika? Czy co? Co tu się odczyniło? No nie wiem, ale przynajmniej wykorzystaliśmy to i ja jestem z tego dumny. Ja jestem z tego dumny, to co tu uczyniłem, nawet nie wiedząc, że to uczyniam, ale jestem dumny. Jestem dumny z siebie. Możecie zostawić łapkę pod filmem. Okej. Tylko to nie rozwiązuje cały czas problemy Medorasu. Czy Doras, nie wiem, to się raczej nie powinno odmieniać. Helmowy Jar został zdobyty. Mój panie, Czarny Pan przemówił, więc byliśmy posłuszni. Zgodnie z planem Zamek Ludzi upadł pod naporem naszych sił. Czołośni ludzie stracili wielu spośród swoich, próbując się ratować, ale na nic im to się zdało. Zamek jest teraz grobem dla tych ciał, którzy sprzeciwili się Czarnemu Panu. Czas na uczcę z roskiego mięsa, niech Czarny Pan będzie zadowolony. No i oczywiście, kolejny generał, Muzlak. No, nie chcę. O, jakżeby inaczej, dezercja jej. No, więc trzeba się ewakuować z tego miasteczka. Możemy stawić jeden oddział. Raczej go długo nie. Ty też wyjdź. Dziękuję. Raczej go długo nie utrzymały, więc zniszczymy całą infrastrukturę. Okej. No i że tak by wypadało, trzeba coś. Chyba żebyśmy poszli sobie na Dunstlo coś tam. Chodź mi tym szpiegiem. Ej, tu jeszcze jest Foldburg? Bo tu jest dużo sił i ja tych sił się boję. Ty też tam dojdziesz? Ty też tam dojdziesz. Czekajcie, ty dojdziesz tutaj. Dobra, stań sobie tutaj. Trzymaj oblężenie. Dostali skrypt garnizonowy, ale to nie będzie duży skrypt garnizonowy. Jeżeli żadna armia nie podejdzie, to możemy to sobie oblegać. No właśnie, na spokojnie możemy sobie oblegać, tylko żeby mi już nie zdezerterowali.
Najbogatsza frakcja. No jak się złupiło Helmowi Jarn, to raczej najbogatsza. I żeby mi znowu osady nie przekupili. Zbudowaliśmy ten? Co my tu mamy? Szpiega tu mamy. Ej, mamy tu jeszcze jednego szpiega. Dobra, postawmy tego szpiega tutaj. To będzie taki wywiad anty-Rohanowy. Raport z rekrutacji, raport z budowy. Znaczy głównie to, co ja teraz robię na tym terenie, to nie jest, ja nie chcę go podbić, utrzymać czy coś, tylko ja po prostu chcę wymęczyć Rohan, żeby on nie mógł walczyć. Najlepiej jakbyśmy tą frakcję dosłownie zniszczyli, wtedy by było z głowy. No ale jeżeli nie, no to... Dobra, co to jest? Co to jest? Dobra, tu już tu mi nic nie buduj. Tutaj też raczej mi nic nie buduj. Obóz orków. W obozie orków możesz mi zrobić wielki rynek, bo czemu by nie. Cirith Ungol możesz mi zrobić. Co my tu zbudowaliśmy? W Cirith Ungol zbudowaliśmy strażnicę miejską, tak? I możemy teraz dużo lepsze jednostki rekrutować. Plac musztry. Plac musztry. Urkowi piechurz. No zbuduj, zbuduj. 6 tur poczekamy, zrobimy. Cirith Ungol też zrobił plac musztry, więc możesz zrobić koszary. Okej, Archet zrobiła się kaplica. No troszeczkę niezadowoleni jesteście, więc zmniejszymy wam podatki, żeby nie było przypału. Okej, to jeszcze jedna osada w Ondit również. No dobra, na razie jesteście szczęśliwi wszyscy. Dobra, panowie, bez jaj. Tą osadę trzeba zdobyć. Co, jakby co by nie mówić, to trzeba tą osadę zdobyć, dlatego... Czy wy się wycofaliście stąd? Dobra, poleźli gdzieś, na całe szczęście gdzieś poleźli. Tu dostajecie zaraz posiłki w postaci par 10 oddziałów, które idą. Więc poczekamy z tym oblężeniem, wyjdźcie na północ dalej. Coś tu możemy zrekrutować? Nope. No tu możemy jednego śmiecia zrekrutować, tu się rekrutują, tu możemy nowe jednostki, zajebiście. Tu się zrekrutowało, Okej, dobra. No, powstaje całkiem sensowna armia i to mi się podoba. Już z tych lepszych, nowszych jednostek. Więc Rohan dostanie generalnie w pierdziel. Okej, proszę was tutaj. Ciebie również. Przydałby tam się generał, bez wątpienia. Jakiś generał... O, jak ty tu się zda... Co? O, ty panie, dobra, tak się chcesz bawić? Powiedzmy... Chodź tutaj, chodź. Nie wiem, skąd to się tutaj wytrzasnęło. Czekajcie, gdzieś to jest brud? Tutaj jest przejście. Ej, Harad, panowie, jak już nie atakujecie, to chociaż ogarnijcie, żeby oni nie łazili po naszym terytorium. Jakieś zasady powinny tutaj... Nie, potrzebuję generała. Halo, wyjdź mi na razie z tego. Mam nadzieję, że nic tam się nie zmontuje. Okej, no i to na razie wygląda tyle. Jeżeli nam nie zezerterują ci panowie, to zajmiemy Dunsloir. No, wygląda całkiem sympatycznie. Jeszcze Kajandros się będzie trzymał 6 tur. Ja bardzo bym nie chciał, żeby te osady... Najpierw jakbyśmy je oblegali w nieskończoność na razie. No bo to jest zbyt dużo wrogich sił. Dobra, ale to pomyślimy dalej. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Cześć, trzymajcie się. Na razie.